Uszanowanko z tej strony Vlad, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego ulubionego kablusia. No dobra, dobra, bo ja się tak trochę zgubiłem, co my już zrobiliśmy, a czego nie. Czy uwolniliśmy już Amela? Nie. Aha, tak, tak, tak. Miałem ulepszyć amulet antymagiczny. Tak przynajmniej mi się zdaje. No dobra, teraz pewnie Pat mi pomoże ze strażnikiem. No, możemy już tu przejść. A ten strażnik... A, dobra, to może jeszcze z Norujem pogadam? Hej, Pat coś wspomniał o tym, że wiesz o duchach. Nie zabijaj mnie. Agnosko, Agnosko, Agnosko. Agnosko. Agnosko, Agnosko, chłe, chłe. Nóż z Agnosko otrzymany. La, la, la. Uzbrojenie. Nóż z... Aha, dobra, na duchy. A my możemy tu... Dobra, chodźmy. Arcydzieła, powiadam wam, arcydzieła. Na początku była ciemność, a z ciemności tej wyłoniły się gówniane gry. Gry bez głębi, stoną błędów ortograficznych. Błędów, mistrzu. Tak, gówniane gry stoną błędów ortograficznych, bez żadnej porządnej fabuły. Porządnej, mistrzu. Ten błąd był umyślny. Błąd. Tak, tak powiedziałem. Co to za dziwak, którego Angius nam przysłał? Z każdym dniem wyglądają głupiej i głupiej. Jak debile. I właśnie dlatego jesteś moim zaufanym niewolnikiem. Zajmij się tym typkiem. Pokaż mu, co robimy z takim jak on. Tak, mistrzu. Ty tam. Wyznaj swoje grzechy i błagaj naszego mistrza Xtecha o wybaczenie. Od kiedy bycie seksownym jest grzechem? Oh, you touch my tra-la-la. Ty, bezczelny, mały. Ja wcale nie jestem mały. Co to za bezpodstawne oskarżenia? Dosyć tego. Rahim, pobij go. Przynieś mi potem jego ciało. Mistrzu, jego ciało jest tuż przed tobą. Czego chcesz od mojego ciałka, ty zboczuchu jeden? Tak. W sumie to brzmiało dosyć podejrzanie, mistrzu. Po prostu mu przywal. No dobra. Nie mogę, mistrzu. Ja... Czy ty? Ja... Ja nie mam butlera, mistrzu. Nigdy nie miałem. Nigdy nie będę miał. To okropne. Wiedziałem, że kiedyś do tego dojdzie. A mimo to okłamywałem mistrza Xtecha. Jestem pewien, że on zrozumie. Przepraszam, mistrzu. Nie chciałem cię zawodzić. Po pierwsze, o co chodzi z tą muzyką? Po drugie, w dupie mam twoje problemy z butlerem. Skoro nie możemy go rozwalić, to zmienimy go w jednego z nas. Mam wybór? Dołącz do nas albo game over. No... Jakie no? Gdzie okienko wyboru? Nie wierzę. Nie ma okienka wyboru? Nigdy nie dałem ci wyboru, nie masz... wyboru, rozumiesz? To nieładnie tak kłamać. Rahim, zrób coś z tym debilem. Czy przysięgasz na wszystkie rzeczy plugawe i nieprzyjemne, na niedokończone projekty i noce zmarnowania na graniu, na mamusię swoją najdroższą, na podstawowe RTP? Co? Możesz powtórzyć? Czasem trudno mi się skupić, gdy jestem głodny. Czy przysięgasz walczyć z wszelkim gównem? No, powiedzmy, że tak. Możemy już przejść dalej? Chcą pozwiedzać mapkę i itd. Czy powiedzmy jest wystarczające, mistrzu? A czy jest wystarczające, żeby ten typ sobie stąd poszedł? Mistrz zaakceptował. Gratuluję. Możesz teraz gnoić wszelkich nowych twórców i czuć się zajebiście jednocześnie. Jestem Cable. Zajebistość płynie w moich żyłach. Tak, tak. A teraz siał, panie Cable. Papa. Dobra. Skrzynia jest zamknięta. Ale smutny. Debil. Twoja gra jest... tak. Widzę, że...
że Cable chyba ubiegł moje odcinki z CS-a. Crusher. Hej, ty nie jesteś przypadkiem Cable? Za co tu trafiłeś? Za bycie główną postacią? W sumie znalazłem tu się z własnej woli. Czemu? Ja, wielki Cable, przyszedłem uwybić kilka duchów. Muszę naładować taki magiczny itemek, bo inaczej naszym światem będzie rządził kompletny debil. Właśnie, dzięki. Sam widzisz, nie miałem wyboru. To bardzo niebezpieczne. Za tymi wrotami znajduje się potwornie silny duch. Mógłbym ci pomóc, ale pod warunkiem, że pomożesz mi się stąd wydostać. Pewnie. Przyda mi się pomoc, mimo że nigdy nie zastąpisz mi RPU, ani jego wąsów. Ja po prostu chcę się wydostać z tego miejsca. Dobra, uzbrojenie. Nóż z Agnosko. Keyblade. Niesamowicie niepraktyczna broń o kształcie ogromnego miecza. Świeca z Downville. Down. Lol. Czemu wszystko macam? Nie wiem. Tu spoczywają... Dobra. Idziemy. A, mamy zapis. Mam wszystkich. Ej, jest piesek! Cynamonek znaleziony. Tu jest coś. Karta Arkany. Ale ja jeszcze nie zmieniłem niku. Dlaczego tam był Bardak? Bardok. Dobra, mniejsza o to, walczymy. Typowy martwy użytkownik. Śmiesznie świecicie. Lecimy, dobra. Jedziemy z koksem. Co ma Crusher? Crusher. Ja chcę to zobaczyć. Czemu tylko 8? Walczysz jak jakiś Melvin. No, Crusher to jest Crusher. Taki Crusher. Ach, ale ja jestem nieśmieszny. No dawaj, Crusher, co ty masz taką niską inicjatywę? No, jeszcze uwybij tamtego ostatniego. No, dobra. Ja to ty! Kamehame. O, to będzie teraz zabawa. Ach, dobra, lecimy kolejnego ducha. Dobra, lećmy tak o po prostu. Co nie, tylko nie uniknął. Nie odniósł efektu. Dobra. Cable jest wkurzony. Ech, dobra. Trzeba użyć Crusher. Cable się uspokoił. No, ten skill jest całkiem, podoba mi się. Podoba się to dla mnie. I żadnych pieniążków nie... Aha, już wyczyściliśmy wszystko? To gdzie ten strasznie potężny duch i w ogóle? Nagrobek bez napisu. A, to pewnie tutaj będzie trzeba. Dobra, trzeba się uleczyć, bo zaraz pewnie jakaś walka czy coś innego. Kanapka. Czy chcę ryzykować? A mogę użyć zdolności? Uzdrowionko. O właśnie, dobra. A nie, to po prostu użyję uzdrowionka. I po sprawie. Sae tu była. Toż to najbardziej lamerski napis, jaki można wymyślać. Wymyślić chyba. Podejrzewam, że mam coś z tym zrobić. Potrząśnij. Może się pomyliłem? Ostatnio często mi się zdarza. Kto mnie obudził? Hej, Sałę.
Bosik. W Cable 1 ci się upiekło i usmażyło. Chłe, 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 chłe. A, wody! Wody, dajcie mi wody. Przejdźmy do tej walki, zanim wpadniesz na jeszcze gorsze dowcipy. Dobra, zdolności. O, nie many. Dobra. A, dobra, to się przyda. I crusher, crusher. Niohohoho. O, podoba mi się. O, teraz to będzie... dobra, to może zaatakuj po prostu. Co? Czy Sae właśnie uleczyła się tym, że rzuciłem Kamehameha? No ty głupi, pudłujący... Aha. Dobra. Team Cable zwyciężył. Haha. I co ty na to, Sae? Dopiero się rozkręcam. Jak karuzela? No nie, 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 nie. Ale trzęsie. O, tak, 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 uwielbiam to. Witaj w moim świecie. Jest bardzo ładny. Skopię ci tyłek. Ta, to ja wrócę później. Porzucasz mnie na pastwę, Sae? Walka z bossem, stary. Rękę i pół królestwa dla tego, kto mi wytłumaczy ten skrót. Brby? Co za weszczel? Skończyliście? Pff, sam cię pokonam, Sae. Zobaczysz. Naciśnij A, aby użyć beczki, S, żeby wejść. Ochronę. Dobra. Dobra. Zaraz ogarnę, o co chodzi. Gdzie? Ej, beczka. Dlaczego je... A, uzbrojenie. Ej. Beczka drachusia. Dobra. Lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Aha, dobra. Już kojarzę. Ale skojarzyłem za późno. O nie. O nie, o nie. Zrobiłem tak późno zapis. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Tylko nie to. Aaaa. Dobra, lecimy jeszcze raz. Jak to się w Niemczech mówi, Allahuekber. Zdolności, Cable. Niesamowite puknięcie, zdecydowanie, zdecydowane. I crusher, crusher. No i to mi się podoba. No i został tylko jeden taki zły, brzydki duch. No i po sprawie. No i mamy Kamehameha. Dobra, został jeszcze... Jeszcze tylko ta grupka. Zdolności zdecydowane i crusher, crusher. Właściwie to ja... Dlaczego ja nie noszę tarczy? To jest dobre pytanie. Tak, to zdecydowanie jest dobre pytanie. Dobra, dobra. Jeszcze tylko weźmiemy cynamonka. A, i tą znajdźkę. Bardock. Cynamonek znaleziony. Okej, dobra. Trzeba się uleczyć. Nie mamy żadnego... Nie mamy, dobra. Lecimy.
Tak, już to czytałem. Dobra, lecimy. Wracaj do kuchni, gdzie twoje miejsce. Joroj, coś ty brał, jak tyś wymyślał to? Nie wiem, ale podziel się. Błagam, podziel się. Ja chcę zrobić nową grę, to potrzebuję takich rzeczy. Okej, i teraz beczka Drachusia. Znowu nie zapisałem gry. Ja nie mogę, ale jestem głupi. Dawaj, trząś się. Co oni robią tego kraszara kraszara? Witaj w moim świecie, jest bardzo ładny. Dawaj, dawaj, dawaj. Bryby. Dobra, dawaj, dawaj, czekaj, czekaj. Ja tutaj. O, właśnie. Uzbrojenie. Beczka Drachusia. Dobra. Swoją drogą, świetnie rozplanowana ta walka. Podoba się to dla mnie. I pyk. Teraz będzie... Dobra, spokojnie, proszę pana, my tutaj ten temat ogarniemy. Albo i nie ogarniemy. Dobra. Ostatni atak jest na wprost. Dobra. Teraz wiem, gdzie się trzeba ustawić. I stoimy w beczce. Dobra. I ostatni raz. Du-du-du-du-du-du. Ale jesteś wkurzający. Wygląda na to, że będę musiała cię wykończyć w uczciwy sposób. Wielu próbowało. Wszyscy byli blisko. Jest ze mną moc cheatów. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Ej, to nieuczciwie. Wspomniałaś coś o cheatowaniu? Ja też tak chcę. Nie ma sprawy. Nagle chcesz mi pomóc? Pewnie, że tak. Chcę lód. Niech będzie. Zaciukajmy ją razem. Zmień ekwipunek. Dobra. Zapiszę sobie tutaj. Uzbrojenie. Tak. To zostaje. Tu nic nie mam. Antymagiczny. Pelerynka. Dobra. Powiedzmy, że antymagiczny zostawię. Lecimy z tym koksem. W imię spamu w shotboxie uwybiję cię. No i lecimy. Niekipnięta sa się pojawił. Głupi kabelek, nie ma ze mną szans. Mówi się głupiutki. O, a ja nie mam many. Wchłanianko oczywiście. Dobra, a ty crusher, crusher. Został uciszony. No nie. Możesz oddać mi przysługę i zginąć? Byłabym wdzięczna. Crusher, atakuj Crusher. Crusher. Dobra. Czemu? Czemu nie mogę? Uhu. Chyba sromocnie przegram to. Dobra, jeszcze raz. Crusher, crusher. Nie no, to jest do wygrania, tylko trzeba...
Ale to nie miało być na Crashera. Ja nie chciałam otruć. Przepraszam cię za te kanapki. Nie ma jakiejś... Dobra. To ja zaraz wracam. No dobra, jestem już z powrotem i zaczynamy jeszcze raz. Tym razem już przygotowałem się. A przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, tak i Crusher, Crusher. Lecimy z tym tematem, jak to Rojo mówi. Głupie, wysysające manę duchy. Ten skill jest OP. Crusher właściwie sam by mógł zrobić całą robotę. Cable dostał po mordzie. Ile razy można walczyć z tym samym przeciwnikiem? To moja linijka. Tak, kurde, ekierka. Zdecydowanie. Dobra, teraz już pozostało. Podziwiajcie, jaki jestem wspaniały. Mam dzisiaj dziwny dzień. Kaioken nauczony. Dobra. Nie. Amulet antymagiczny 2.0 otrzymany. Heledeński klucz. Dobrze, że nie denerwowałem jej w pierwszej części gry. Byłoby przekichane. Jak ja się stąd wydostanę? Huch? Co się dzieje? No, dobra. To jesteśmy z powrotem. Jestem wolny! Tak, kabelku. Pokazaliśmy tej dzikiej dziewoi, kto tu jest pro. A teraz dotrzymaj słowa. Masz rację. Czas się stąd wydostać. Dobra, ale... Zanim... Oj, przepraszam za telefon. Zanim ja się stąd wydostanę... To najpierw się z wami pożegnam, bo czas antenowy się już skończył. Dzięki wielkie za oglądanie tego... takiego trochę failowego odcinka. Mam nadzieję, że ujdzie w tłoku. Jak coś, to mam nadzieję też również, że mogliście się ze mnie pośmiać. W każdym razie z tej strony mówił Vlad. No i hejo!